Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Witam Was w serii Zapytań InfoUprawa, gdzie zadajcie swoje pytania w komentarzu pod tym filmem, a ja w następnym tego typu filmie na nie odpowiadam. Dzisiaj no, trochę pytań było, bardzo fajne pytania, więc już zaczynamy. Tutaj chcę Wam tylko podziękować za kupowanie tych moich książek, to jest coś niesamowitego. Bardzo dużo ich teraz kupujecie. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Jak ktoś by chciał zakupić, no to oczywiście zapraszam. Mam teraz wyprzedażę na wszystkie moje produkty. infouprawa.pl i Allegro. Ale powiem wam, że jestem taki szczęśliwy, byłem już się przejść po tym całym polu. Będzie jutro z tego filmik. No, coś niesamowitego, jak popatrzyłem sobie na to całe moje pole, te 6000 metrów właśnie za płotem. Coś wspaniałego, dziękuję wam bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy do właśnie tych pytań. Tomek, dzień dobry. Gratuluję świetnego kanału. Mam pytanie: Mam pomidory w tunelu w donicach 30 litrów. Zainstalowałem podlewanie kropelkowe. W każdej donicy wbity jest jeden emiter patykowy. Podlewanie w ciepło. Dni codziennie 15 minut. Zauważyłem, iż w okolicy wbicia emiterów gleba jest do, dostatecznie wilgotna, lecz z drugiej strony do nicy przesuszona. Czy powinienem wbijać po dwa emitery lub więcej z kilku stron i skrócić czas podlewania, czy ten jeden jest ok? No i tak, jeden jest ok, ale ja bym wbił te dwa albo i nawet trzy. Długość podlewania zależy od pogody. Popatrz sobie, jak, jak się przesusza gleba. To też warto właśnie sobie sprawdzić, czy pomidory potrzebują więcej wody, czy jednak mniej, bo to jest właśnie zależne od tego, od różnych czynników. Też to jest ważne, jak ta woda szybko leci, bo to zależy, bo 15 minut tutaj, nie wiem, u kogoś może być zupełnie inne niż 15 minut u innej osoby, czyli wiecie ile litrów wylatuje właśnie z tego, z tego emitera, no to jest też, też ważne. Ja bym sobie załóżmy włożył takie dwa emitery do pojemnika, no i bym puścił, sprawdziłbym ile tej wody naleci. Danusia, dzięki za świetne książki i filmiki, są dla nas pomocne cały czas, bardzo mi miło. W przyszłym roku planujemy spróbować sił z okrą zieloną i burgundy oraz trzema miechunkami: peruwiańską, rozdętą i pomidorową. Czy jest szansa na nowe filmiki o uprawie okry i miechunki rozdętej? Bo na szczęście peruwiańską i pomidorową znaleźliśmy w Pana książce. Dzięki. No będą nowe filmy, mam o okrze już kilka filmików na kanale, no to to co ja wam powiem, bo teraz mam, teraz mam okrę, no to ona bardzo, ale to bardzo lubi stanowisko takie wiecie, bardzo ciepłe, bo jak były takie chłody w nocy, to ja ją zostawiłem i tak na zewnątrz, no i ona wtedy bardzo ucierpiała, a jakby była w ciepłym, no to by jej to zdecydowanie lepiej poszło i bym miał zdecydowanie lepsze plony, a o tej rozdętej, no to będzie w książce z roślinami ozdobnymi. No a bardzo polecam uprawę miechunki pomidorowej, ona jest bardzo łatwa w uprawie. I teraz dalej, dodam pewną teorię na temat suchej zgnilizny wierzchołkowej. W tym roku kupiliśmy specjalne podłoże do pomidorów w pewnym popularnym markecie. Na pomidorach posadzonych na tym podłożu zgnilizna była prawie nie do opanowania. Z niektórych nie udało się zebrać ani jednego zdrowego pomidora. San Marzano, San Maro. Tego drugiego nie znam, ale San Marzano bardzo dobra odmiana. Może to tylko przypadek, co pan sądzi? No, ja zauważyłem, że no ziemia ma spory wpływ na suchą zgniliznę, no i też ma wpływ na wożenie. Szczególnie właśnie w uprawie w pojemnikach. Miałem już tak, że ziemia była kiepska, były niedobory właśnie pokarmowe, to też częściej pojawiały się te problemy z wapniem, co, co objawiało się właśnie suchą zgnilizną wierzchokową. Adam, jak uchronić kapustę pekińską przed szkodnikami? No można by było zrobić oprysk, no to jest też dobry sposób na różne szkodniki, ale to w zależności jakie i kiedy właśnie pryskać, ale też można okryć te, tą kapustę pekińską siatką na szkodniki, taką, taką siatką o bardzo drobnych oczkach. To uchroni przed wieloma szkodnikami. Pytanie drugie, czy zna Pan skuteczny sposób do pozbycia się mszyc? Są szare, żarujących w ziemi, m.in. Na, na korzeniach pietruszki, marchewki, kopru i buraków. No mszyce to na przykład jest Multi Insect Emulpar 940 EC, oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna, nie mam współpracy z żadną firmą, no ale proszę się przyjrzeć dokładnie co to jest za szkodnik, czy to nie jest bawełnica, to już by trzeba było właśnie dokładniej zobaczyć. No i tutaj jeszcze Adam pisze, że się cieszy, że mi się udało z domkiem. Ja się również bardzo cieszę. To jest coś niesamowitego. No, dobra. User: Ja mam prośbę do pani Iwonki. Czy mogłaby stworzyć swoje kompozycje jesienno-zimowe, takie w skrzynkach po kwiatach, do pozostawienia na zewnętrznych parapetach domu jesienią, gdy już usuniemy z nich surfinie, pelargonie. Ja lubię mieć takie dekoracje co roku zimą. Dodaję do nich też lampeczki LED. Pani Iwona robi przepiękne strojki na różne okazje. Może skorzysta z tej podpowiedzi i zainspiruje nas, nas swoimi pomysłami. Pewnie przydadzą się Państwu takie dekoracje za oknem w nowym, wymarzonym domku na tegoroczną jesień i zimę. Życzę szczęścia i spełnienia w nowym miejscu. Pozdrawiam serdecznie z mojego domu z ogrodem, w którym przebywa, przybywa nowy grządek za sprawą zaraźliwej pasji Pana Tomka. Bardzo mi miło. No, mamy już takie chyba dwa filmki, gdzie Iwonka zrobiła takie kompozycje, no ale no, ten rok no, to pewnie Iwona zrobi. No, to, to wiecie, dom nowy, no to to musi być. Muszą być jakieś piękne kompozycje. Pozycję od Iwonki, i wtedy się to nakręci. Tomasz, witam. Mam posadzone bakłażany i, i do tej pory nie zawiązał się żaden owoc. Kwiatów dużo, ale odpadają. Próbowałem zapylać ręcznie i nic. No, polecam spryskać kwiatki pylikolem to jest taki właśnie środek do zapylania. Daj roślinie nawóz, który ma fosfor i potas może być to ten sam nawóz co do pomidorów i sprawdź, czy nie ma tam szkodników ani chorób. Pytanie drugie. Agres miał mą mączniaka amerykańskiego krzaki wyglądają kiepsko. Jak z nimi postępować, żeby choroba nie wracała? No niestety warto zwalczyć chorobę, po prostu spryskać. Potem za rok też spryskać roślinę zapobiegawczą, bo za rok no to się znowu pojawi ze sporym prawdopodobieństwem. U mnie na szczęście nie ma i ja nie pryskałem, chociaż no ja zawsze pryskam krzaki po zbiorach na choroby. Tutaj też bardzo dziękuję za miłe słowa od Tomka i dalej Mariusz. Witam. Mam nadzieję, że w dniu, w którym będziesz odpowiadał na to pytanie, dom z wielkim polem już będzie wasz. No tak, no już jest nasz. Bardzo się cieszę. Nie będę już mówił któryś raz, że to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego, ale naprawdę tak jest. Moje pytanie dotyczy zdrowych, ale starych liści pomidorów, które są usuwane. Przy 50 krzakach jest tego dosyć sporo, przy każdorazowym zbiorze. Czy można je jakoś zagospodarować, na przykład w formie zrobienia gnojowicy? Zakładam, że mogą zawierać dużo minerałów i mikroelementów z uwagi na dobre nawożenie. Szkoda mi to marnować. No, można używać liści, na przykład do, do zrobienia takiej gnojowicy, coś jak gnoj. Z pokrzywy można sobie zrobić. Ja o tym słyszałem, że to jest dobry nawóz, między innymi do warzyw dyniowatych, ale akurat sam tej gnojówki nie robiłem. Marcin, ogórki szkladniowe dobrze kwitną, ale słabo się zawiązują. Na, nawoziłem azotem, potasem, pryskałem też kwiaty pilikolem. Odmiana partenokarpiczna, chyba bo nie widzę kwiatów męskich, a ogórki są. Choć mniej niż 30% kwiatów, co może być problemem. Może być naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo przyczyn. Może być tak, że no jest kilka męskich jednak, że jest większość żeńskich, ale jest też kilka męskich. Może być to problem z nasionami, z samą odmianą. Ja ogórków pilikolem nie pryskam, to też tylko tak powiem. No, jak krzaki wyglądają dobrze, nie mają widocznych niedoborów, to sprawdź jeszcze raz dokładnie, czy nie ma właśnie kwiatów męskich. Wiecz dobrze szklarnie, czy też tunel to jest też bardzo ważne, bo przy takich upałach te, te krzaki mogą zrzucać owoce. No sprawdź nie ma szkodników, a tak, no to chyba no nic więcej nie da się niestety zrobić. Dawid, witam. Dziś pytanka, ale na początku chciałbym pogratulować spełnienia swojego marzenia i życzę, żeby dobrze się tam żyło. Dzięki bardzo. Pytanie pierwsze: Mam paprykę w Donicach. Miała być ostra, a papryki są w miarę duże i nabierają czarnego koloru. Czy może być, być czy, czy to może być ostra odmiana? Tak, to może być ostra. No, są różne ostre od, odmiany. Są na przykład takie, które najpierw yy, są takie zwykłe, potem są czarne, a potem się robią czerwone. No, różnie właśnie tak, tak może być i to mogą być nawet spore odmiany. Pytanie drugie. Czy papryka czerwona dojrzeje jak pomidor po zerwaniu? I tutaj nie. To znaczy. Zmieni się kolor, ale zmiana koloru nie będzie oznaczała, że będzie można ją nazwać w pełni dojrzałą. No ale można ją będzie no, sobie zjeść. To, to też jest ważna informacja. Pytanie trzecie. Czy warto wysiać jeszcze kapustę pekińską do gruntu? No tak, warto. To jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Jeszcze siać kapustę pekińską do gruntu. Zowka. Mam nietypowe może pytanie. Czy rabarbar teraz nadaje się do jedzenia? Chodzi mi pieczenia ciasta. Nadaje się, chociaż no ja już w sierpniu tego rabarbaru nie zbieram. Wolę zawsze już zostawić, wiecie, rabarbar, niech sobie no, rośnie, żeby ładnie przezimował i wystartował też ładnie wiosną, żeby w przyszłym roku dał mi też bardzo dobre plony. No ale jak bardzo chcesz, no to możesz trochę zebrać, ale ja bym nie zbierał teraz więcej niż jedną trzecią całości. User, dzień dobry. Czy pryskać teraz czymś wiśnie? Na liściach pojawiły się rdzawe kropki. Dzięki za odpowiedź żeby podjąć decyzję o tym, czy pryskać, no trzeba by dokładnie wiedzieć, co się dzieje dokładnie. Dobrze by było właśnie to widzieć. Możliwe, że jest to drobna plamistość liści drzew pestkowych. To jest bardzo częsta choroba właśnie takich, choćby wiśni. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku z pytaniami. Akurat to nie było, jeśli chodzi o wiśnie. No i jak opadną liście, to polecam je oczywiście zebrać, żeby nie były na ziemi. Potem też będzie też filmik o moczniku. To, to też będzie bardzo ważne, ale to dopiero. To jeszcze nie teraz. I będę też mówił o środku sylit 65WP. Wtedy, gdy wiśnia otworzy kwiaty. Też by można było użyć ten sylit po zbiorze. Eboli. Cześć Tomku. Dziękuję za odpowiedź na, na moje ostatnie pytanie o cukiniach. Następne pytanko o nich. Dlaczego cukinie mają miękkie końcówki? Oczywiście nie wszystkie. Niezależnie, czy to młode, małe, czy też wyrośnięte. Po kilku dniach te końcówki zaczynają gnić. W zeszłym roku tego nie miałem. Jaka może być tego przyczyna? No, różnie może być, oczywiście. Może być to choroba, ale może być to też ze sporym prawdopodobieństwem, że są niedobory pokarmowe. Zbierz największe cukinie. Spryskaj krzak wapniem czyli na przykład ten helpan C. turbo, a też może by warto było ogólnie nawieść cukinię. Zrobię o tym odcinek, bo też no, no kilka osób się o to pytało. Drugie pytanko. Pomidory giganty. Pierwszy raz miałam, miałem staśmionego pomidora z trzech lub czterech kwiatostanów, ale dopadła go sucha zgnilizna wierzchołkowa. Szkoda, bo miał już ponad 700 gramów, a nie zareagowałem na czas. Czy można z takiego pomidora zebrać nasiona na następny rok? Pozdrawiam gorąco. No z pomidorów z kwiatu staśmionego można zbierać nasiona to jest bardzo dobry sposób no i potem z tych nasion znowu powinny być wiecie takie wielkie staśmione nie tylko ale też też staśmione uprawy amatora cześć czy zgodziłbyś się gdyby Ramsey United chciał z tobą nagrać film no znam oczywiście ten kanał podoba mi się oglądałem tam kilka Odcinków i, i podoba mi się ten kanał, no, ale ogólnie no, to mnie to bardzo stresuje. Takie wywiady ze mną. no Miałem kilka w telewizji ze względu na to, że zdobyłem rekordy z warzywami. No i mnie to zawsze, wiecie, bardzo stresowało. No Na przykład, miałem takie coś, że ktoś mnie się. Miałem wywiad w radiu też po tym, jak zdobyłem rekord, no i mnie się tam pyta Pan, żeby, żeby mu się przedstawił. No, ja nie umiałem z tego stresu. To było takie, trochę z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony takie, takie no, kiepskie, bo on się, on tam mówi jakąś tam ten pan, jakąś tam swoją kwestię, kilka słów i ja miałem mówić, że jak się tam nazywam, no i nie umiałem tego, powiedziałem swoje imię, a z nazwiskiem miałem problem. I on mówi, dobra, nie ma problemu, nagramy to jeszcze raz, bo to nie idzie na żywo. Dobra, żaden problem. Tylko pytam jest 50 razy. To był taki, nie wiem, taki, taki czułem wtedy stres. No i on już w końcu mówi już, znaczy potem po kilku razach już mówi, że on nie, nie będzie mówił tej swojej kwestii, że to się tak dogra, żeby to było ten, że tylko imię i nazwisko. No i też miałem z tym właśnie problem, więc to długo trwało, zanim ten wywiad został przeprowadzony, więc mówię, no ja nie czuję się, żebym ja był taką osobą, która by mogła wystąpić w takich filmach. Ja po prostu nagrywam filmy, cieszę się tym i ja to bardzo lubię i lubię wam to przekazywać, a żebym ja był takim, wiecie, głównym bohaterem w jakimś filmie, no to myślę że, myślę, że myślę, że nie. Ja bym oczywiście mógł się spotkać po prostu tak bez filmów, bo chętnie bym porozmawiał, ale tak, no to, no to nie. User. Panie Tomku, mam pytanie o borówkę amerykańską. Dlaczego niektóre krzaki mają mało liści? Może być to zależne choćby od odmiany, ale nie tylko. Może być tak, że, że odmiana wyprodukowała za dużo kwiatów, za dużo Owoców w stosunku do liści. No i by można było przerzedzić te pędy, usuwając te, właśnie, które tak mają, żeby tych owoców było mniej, ale żeby ich. W dalszym ciągu, oczywiście było dużo, no ale ja tak nie robię, nie przejmuję się tym za bardzo. Też ogólnie warto patrzeć na krzaki, czy jest właśnie tak, że na, na danym krzaku jest, są właśnie pędy, gdzie jest mnóstwo kwiatów, a liści mało. Czy na przykład jest to pęd, gdzie jest mnóstwo kwiatów, liści mało, ale inne pędy mają, inne pędy są lepsze, to wtedy ja się tym nie przejmuję i nie dokonuję takiego właśnie cięcia. No, ale warto właśnie na to patrzeć, bo jak krzak będzie miał mało liści, no to to może na niego zdecydowanie wpłynąć negatywnie. Następne pytanie. Dlaczego teraz pod koniec planowania owoce borówki nie rosną i słabo się wybarwiają? Co można z tym zrobić? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tu też może być kilka poprawnych odpowiedzi. Proszę zbierać regularnie dojrzałe borówki, bo to jest bardzo teraz, ale to bardzo ważne, żeby krzak miał siłę na to, na te borówki, które jeszcze są na tym krzaku, które są jeszcze niedojrzałe i tak dalej, żeby one jeszcze raz, że może i. Podrosły, a dwa w szczególności były dojrzałe, żeby zaczęły dojrzewać. Też teraz polecam użyć nawóz jesienny do borówki. No on sprawi, że krzaki lepiej przetrwają zimę, lepiej zaczną wiosnę. No ale co ważne, teraz jeszcze trochę lepiej będzie z tymi owocami, bo, bo ten nawóz dostarczy też składników pokarmowych i te owoce właśnie będą miały lepiej z tym, ze wzrostem i z przede wszystkim dojrzewaniem. Tanieczka, pierwszy raz uprawiam arbuza i melona. Pukałam ok, wąs uschnięty, urwałam i w środku biały. Ech. Za, ale ja to powiedziałem ech. Za wcześnie, czy coś źle zrobiłam. Pozdrawiam i czekam razem z wami na nowy dom. To już jest nowy dom, wiem, że gratulowałaś mi bardzo Wam. Dziękuję wszystkim właśnie za te gratulacje. U mnie to jest tak, że jak jest wąs uschnięty, ten zaraz przy owocu, bo to jest ważne, że to musi być ten zaraz przy. Nie obok, ale zaraz przy. To zwykle arbuzy są dojrzałe lub, lub będą właśnie w ciągu kilku dni. No ale warto połączyć sobie sposoby, w sensie odczekać odpowiednią ilość dni od zapylenia, bo też odmiany mają odpowiednią ilość dni. Można też lekko ścisnąć arbuza i jak chrupnie to jest dojrzałe. Z tym wąsem to już kiedyś też miałem tak, że on był już uschnięty, ale to nie było, wiecie, z przyczyn naturalnych on był taki trochę zgnieciony, taki wygięty i po prostu uschł sobie wcześniej. No, a jeśli chodzi o ilość dni od zapylenia do zbioru, no to to jest różnie. 40 dni można przyjąć, 40, parę dni. Może być też wcześniej, różnie to bywa. Artur, witam. Czy na zimę można sadzić czosnek, który w tym roku chorował, ale ząbki są zdrowe? Liście miał rydze. Pozdrawiam. Można sadzić jak te ząbki nie mają śladu gnicia, nie są chore. W same ząbki. To, że była rdza, to jest inna sprawa, ale tak to, mo to można to sadzić. Ale też nie sadziłbym na tym samym miejscu, i też no, warto by może było zadbać w następnym roku o ochronę tego czosku przed właśnie rdzą. Marcin, witam. Mam pytanie odnośnie borówki amerykańskiej. Zauważyłem na nowych pędach po osiągnięciu wysokości około 20 cm ich czubki czernieją i zamierają. Potem z czubka takiego pędu wyrastają 2-3 nowe pędy i za jakiś czas cały proces się powtarza. Jest to irytujące, bo zamiast rosnąć do góry, pędy ciągle się rozgałęziają. Szukałem w internecie, ale nie znalazłem tego typu choroby. Nie jest to zamieranie pędów, bo zamiera tylko sam czubek, który generuje wzrost. Reszta pędu jest zupełnie zdrowa. Dziękuję. I Pozdrawiam. No tu, jest, tu też może być wiele przyczyn. Kilka przyczyn warto by się zastanowić, warto by wiedzieć, kiedy to się dzieje. Czy to dzieje się po zimie, czy to się dzieje po, yy, po jakichś chłodach i tak dalej. Polecam użyć ten Switch 62,5WG po zbiorach. On jest na różne choroby borówki. No ten środek jest choćby na antraknozę. Yy, no i teraz ogranicz też azot, bardziej ten fosfor i potas, nawożenie jesienne. Yy, nowe pędy, szczególnie jak yy, są borówki podpędzone azotem, to są właśnie wrażliwe na mrozy, a nawet na przymrozki. No i mi się nawet zdarzało też po zimie po prostu, że te, no, te końcówki pędów niestety się psuły. Tylko, że u mnie to jest bardzo często tak, że ten pęd wyrośnie już dosyć spory. Ta końcówka nawet jak się zepsuje, no to trudno, ja sobie to wiecie utnę, to się potem właśnie rozgałęzi i to jest rozgałęzione na dosyć sporej wysokości, więc te pędy są dla mnie dobre, bo jakby one były na samym dole, no to by były według mnie kiepskie, by miały mało dostępu do światła i tak dalej. A jak są wysoko, to to nawet, nawet sobie czasami właśnie tak ścinam, żeby one się fajnie rozgałęziły. Paulina, witam, mam pytanie ciekawostkę. Wysiałam paprykę z nasion, które zebrałam ze świeżej czerwonej papryczki chili, zakupionej w markecie. Teraz okazało się, że jeden krzaczek ma, ma żółte owoce. Bardzo mnie to cieszy, ale zarazem dziwi, że z czerwonej uzyskałam jeden żółty. Możesz to wytłumaczyć? Modyfikacje genetyczne. No, coś się stało, no ty, typu, była to odmiana F1. Możliwe, że wcześniej się ta odmiana skrzyżowała z inną. To też jest bardzo prawdopodobne. Zowka. Na wiosnę moja pietruszka ładnie powschodziła, ale gdy miałam już ją przerwać, bo była gęsta, to zaczęła padać. Przy wyrywaniu każdy korzonek był jakiś ciemny i mam pytanie, co jest powodem? Nic z niej nie zostało. Pozdrawiam naszego nauczyciela. <grych> Bardzo mi miło. Sprawdź, czy no nie ma w ziemi szkodników, bo ze sporym prawdopodobieństwem tam są larwy, które zdecydowanie no warto teraz usunąć. No tak, czasami niestety jest, no i te szkodniki potrafią no, usunąć nam całą uprawę zniszczyć całą uprawę. Beltonator, cześć! Czy wiesz, może jakie jeszcze rośliny poza bazylią nie powinny być przykrywane ziemią podczas produkcji rozsady? Na przykład seler, chociaż też różne są techniki, niektórzy tam lekko przykrywają, z bazylią też różnie ją wysiewają, no ja choćby seler to sieję bez przykrywania i mi świetnie rośnie. Tomek, witam. Drugi rzut ogórka gruntowego odmiany oktopus. Bardzo dużo kwiatów męskich. Czy to wina podlewania rozpuszczonym obornikiem granulowanym? I jak to poprawić? Dziękuję i pozdrawiam. E, no, nie, to według mnie nie jest tego wina. To znaczy, e, no, ja miałem dużo kwiatów męskich Octopusa. Jak miałem słabe ogórki, to znaczy po prostu już sadzonki były niedożywione. No, one produkowały dużo kwiatów męskich, takie słabe. Może tak jest właśnie, że no, była uprawa wcześniej, coś było. E, no sporo składników pokarmowych zużyło, ty nie uzupełniłeś te, tych składników pokarmowych w glebie. Te ogórki są teraz jakieś takie słabsze i produkują więcej męskich. Więc warto by było dać tutaj nawóz płynny wieloskładnikowy, bo obornik granulowany to on tylko trochę dokarmi. Najważniejsze jest oczywiście przygotowanie gleby, ale to jest też właśnie ważne. I ostatnie pytanie Mariola. Dziękuję za porady. Mam pytanie kiedy kapusta zawiązuje główki, bo rosną jak szalone i wyglądają trochę jak kwiaty. To to Trochę sobie teraz dodałem. Mam kamienną głowę. Ja mogę czekać, ale trzy warto. Pięć sztuk zawiązałam sznurkiem, ale 10 ma takie duże liście, że się nie dało. Podlewanie regularnie. No to już teraz jest pytanie: takie ten, bo jak kapusta zaczyna wytwarzać kwiaty? Jak idzie tak w górę, taki pęd, taki jakby pęd, no to ona już idzie w kwiat i nie stworzy główki. No taka kapusta, no to albo zebrać z niej nasiona, zostawić też można, żeby po prostu owady miały, albo usunąć. Jeżeli jednak te kapusty mają, wiecie, duże liście, nie puszczają pędu do góry, to znaczy, że po prostu za, za niedługo zacznie tworzyć się główka. Po prostu będzie to duża główka, że no, najpierw jest tak, że roślina idzie w liście, się rozrasta, jest taka duża, a potem robi się z tego główka. To tak oczywiście w skrócie, no warto czekać jak nie idzie ta kapusta w kwiat. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa, No do komentowania również, po Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia. No dzisiaj jest bardzo ciepło, więc uważajcie. To znaczy, jak to oglądacie o 18, to już aż tak ciepło nie ma, ale może to będziecie oglądali na następny dzień, gdy będzie też ciepło. A dobra, pozdrawiam.